Pokój dobro. Pokój dobro. No, witamy Was serdecznie. Dzisiaj taki temat związany z modlitwą. Otóż pytanie brzmiało, czy można modlić się na przykład jadąc autobusem o 15 wziąć koronkę do Miłosierdzia Bożego. Czy to jakoś Pana Boga nie obraża, że my nie uklękniemy, że to nie jest w kościele, czy że na przykład wokół nas pewne rzeczy być może rozpraszają? No to internautka mówi, że no tak często w ciągu dnia, jak jest na mieście, w takich zakupach, pomyśli o Panu Bogu. Czy to nie, jakoś tak nie trąci się takim szacunku? Ja kiedyś w Piśmie Świętym czytałem takie słowa, nie wiem, czy ojciec to zna. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego, czynicie wszystko na chwałę Bożą, czynicie. Znaczy, tak, bo to taka świadomość, że my przebywamy w obecności Pana Boga, w związku z tym uniesienie naszego ducha do Niego, jeżeli ona by towarzyszyła w ogóle w ciągu całego dnia, to rewelacja, słuchajcie. Rewelacja. Ja pamiętam takie zdjęcie, kiedyś miałem Ojca Świętego, Jana Pawła II, właśnie Ojciec Święty przechadza się po parku, tak zadumany, ręce założone do tyłu i w rękach różaniec. Taki mówię, piękny obraz. No. Ja wiem, że wiele osób właśnie lubi wyjść na spacer gdzieś, żeby się pomodlić, szukają ciszy, szukają jakichś pięknych okoliczności przyrody, żeby rzeczywiście ten spokój i jakoś tak pewno tę Bożą obecność, pięknie przyrody jeszcze jakoś kontemplować, te myśli łatwiej pewno widząc to całe piękno tego, co Pan Bóg stworzył, te myśli jakoś do Pana Boga uciekają, a poza tym no właśnie jest ta cisza, jest ten spokój. Oczywiście, no tak jak tutaj internautka pisze, no godzina 15 wybija, no wiemy, że wiele osób czci Miłosierdzie Boże i bardzo dobrze, no ale to co, zatrzymać tak, tramwaj, czy zatrzymać autobus, nie? Rozłożyć dywanie. No jest ten moment. Ja myślę, że spokojnie można w czasie podróży, nawet dobrą rzeczą jest w czasie podróży ten czas wykorzystać również na modlitwę. Ja widziałem wiele osób, które właśnie odmawia różaniec w pociągu na przykład, nie? A to jest kwestia umiejętności też wyciszenia się jakiegoś, bo myślę, że to jest chyba trudne w tym wszystkim. To jest raz. Żeby wejść w tą swoją ciszę, w tą swoją izdebkę, nie? Żeby umieć wyłączyć się od tych rozproszeń. No, bo wiecie, bo to na przykład byłoby słabo, gdyby jedziemy tramwajem, bierzemy różaniec. I podziwiamy, czytamy wszystkie reklamy. Tak. A automatycznie jednocześnie paciorki przesuwamy. No jednak modlitwa wymaga też uczepienia się celu. Nie? I uczepienia się no właśnie tego, do czego dążymy. Czyli my musimy w pewien sposób, może uczepienia się, brzydkie słowo, uchwycić się samego Pana Boga. I teraz, jeżeli jesteś na przystanku, jeżeli idziesz, nie wiem, dokądkolwiek, jedziesz tam, nie wiem, rowerem nawet, samochodem i potrafisz ten ducha wznieść i żeby on był faktycznie w takim, w pewnej, w obecności Pana Boga. W takiej komunii, nie? Tak. W takim kontakcie. No to jak najbardziej, to jak najbardziej. To jest właśnie moim zdaniem uświęcanie też, bym to nazwał, takiego pustego czasu. No stoisz na przystanku, jesteś na dworcu, patrzysz 15 minut. Zobaczcie, tak wiele ludzi teraz słucha muzyki, szczególnie młodych, wkłada w uszy słuchawki i cokolwiek by się nie działo, słucha muzyki. Ja na przykład zauważyłem, że też sporo osób, nawet tutaj w Poznaniu, wsiada do tramwaju i książkę czyta. Czyli tak każdy moment wykorzystuje, bo nie ma w ciągu dnia tam czasu, a sporo się czas traci czasu na komunikację, to wyciągają tam książki, tam po kilka kartek sobie zawsze do przodu popchną. Część się uczy, a część czyta powieści i tak dalej. I tutaj ja bym powiedział podobnie, jeżeli na przykład ktoś żyje w bardzo takim dużym tempie i wie, że sporo czasu zajmuje mu dojście, przejechanie i tak dalej, to ten czas można uświęcić. To jak najbardziej warunek jeden, no żeby jednak to nie było tak z automatu, żeby troszczyć się o to, aby to jednak była modlitwa, a nie powiedzmy... A nie rutyna jakaś, tak, nie? Automatyzm. 15 koronka i właściwie nic tego, niby paciorki przebieram, ale myślę, co zrobić na obiad, co zrobić to, co będzie na studiach, nie? No musi być, myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby wziąć do serca te słowa Ewangelii. Wejdź do swojej izdebki, zamknij się i tam w ciszy z Panem Bogiem rozmawiaj. Ta izdebka może być rzeczywiście w tym zamknięciu, w jakimś wyciszeniu w czasie podróży. To święty Franciszek też tak, pamiętam w jego różnych tam historiach z życia, że on też podróżując zakładał sobie kaptur na głowę i właśnie w ten sposób też oddawał się modlitwie. To też to była taka jego ta izdebka, nie? To założenie kaptura i takie wyciszenie się. Zresztą właśnie w takiej tutaj pobożności monastycznej, jak
mnisi mieli kaptury na głowach, to znaczy, że oni byli w tym czasie rozmodleni w obecności Pana Boga i nie wolno było przeszkadzać. W kościele na przykład jak ktoś miał kaptur na głowie założony, było wiadomo, że jest pogrążony w modlitwie, że tam się go nie szturcha. Jedyne, co bym, na co bym uwagę jeszcze zwrócił, to mianowicie, że nie każde miejsce może być dobre do modlitwy, to znaczy, powiedzmy, może być tak głośno, gdzieś na rynku, może być tak głośno, gdzieś w pociągu. W galerii handlowej. Tak, wsiadasz do przedziału i tam i jedzie młodzież, rozmawia, śmieje się. No to nie wiem, czy człowiek będzie... Jeżeli masz taką umiejętność, że potrafisz jakby... Wyłączyć się, tak. To jak najbardziej, ale może być tak, że ta modlitwa faktycznie będzie taka walka, takie będzie, być może nawet, przepraszam za sformułowanie, odklepane, że jakby gra jest nie warta świeczki, że to, co jest z zewnątrz, będzie tak silne, że się nie pomodlisz dobrze, nie? Dlatego chyba, że masz to co mówiliśmy, taką izdebkę w sercu i jesteś już na takim poziomie, że przepraszam, że możesz faktycznie w jakiś sposób odizolować się od tego, co jest na zewnątrz i wejść w kontakt z Bogiem. No to wtedy już modl się wszędzie. Ale myślę, że nawet jeżeli tego tak do końca nie... My mówimy o pewnej sytuacji, no bardzo dobrej, idealnej. Ale nawet jeżeli tego nie potrafisz, a masz tą intencję i chcesz się pomodlić i chcesz wykorzystać ten czas, wykorzystaj go na modlitwę, czy na jakieś uniesienie swojej myśli do Pana Boga, bo to jest, myślę, że każda taka modlitwa, ona swoją wartość ma, prawda? Sam fakt, że ty chcesz już się pomodlić, on ma wielkie znaczenie. No tutaj te słowa, że cokolwiek robicie na chwałę Bogą czyńcie, co cię Franciszek przypomniał, to jest też kwestia jakiejś intencji, tak naprawdę można prać i wiedzieć, że każdą czynność, którą wykonuję, ja robię w jakiejś intencji, czyli włożenie dbałości w nasze obowiązki, może być również modlitwą. No i bardzo piękną modlitwą, bo no właśnie, to jest też czasami rzecz, o której zapominamy, nie? Że nasze codzienne obowiązki, czasami przykre obowiązki, jakieś trudy, nawet uczenie się, przygotowywanie do egzaminu, ja mogę sobie w jakiejś intencji ofiarować. Bo to jest pewien trud, to jest pewne cierpienie, to jest wyrzeczenie, bo mógłbym pójść w tym czasie do kolegów, pooglądać w jakiś film, zagrać w grę, pójść na spacer, pojeździć na rowerze, a jednak podejmuję trud uczenia, żeby zdać dobrze egzaminy. To jest wysiłek, można go właśnie w jakiejś intencji ofiarować. Bardzo piękna sprawa. Pokój dobro. Pokój dobro.